Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i lufy z połowy XVIII wieku witają Was na wstępie. Proszę bardzo. Zaczęło się od armat. Przypomina mi potop szwedzki. Proszę bardzo, różne lufy, różne armaty, kule i tak dalej. Działa z brązu. Brązowe szwedzkie z herbem wazów. O, on są działa. Zatykało, podpalało i bum. I wystawy czasowe. Proszę bardzo. Czym się chyba przemieszczali? Rekonstrukcja takim stateczkiem. Szczątki. Wikingowie nadchodzą. W następnej sali znajdziemy to, co wydobyto w ramach oddziału Muzeum Dnomorskiego tutaj. I tutaj po prostu zobaczymy różne rzeczy, które wydobyto z wraków na Bałtyku. Super sprawa, możemy poczytać. O. I jakie jednostki zostały zbadane, a odrestaurowane, a tam będą te małe kwadraciki zdjęcia podwodne naszych archeologów, nurków. No i zaczynamy przygodę z muzeum znowu w Łodzie. Kutnictwo słowiańskie. Proszę bardzo, co zostało wszystko opisane. Gdzie zostało znalezione? Okryte w Szczecinie, proszę. Super sprawa. No super. I stępka, proszę. To się chyba stępka nazywa. Żegluga na Bałtyku w średniowieczu. To jest dennik wraka, miedziowiec, proszę bardzo. Tak wygląda. I tutaj różne beczki. Rudy żelaza, co przewożone, w jakim kształcie. Szkutnictwo. Wszystko, wszystko opisane. Sala Wielkie Odkrycia Geograficzne. Chyba tak. Parter, krajobraz Polski. Podoba mi się ten obraz. I tak wygląda ta cała sala. Proszę bardzo. A teraz na dół spójrzmy na statki wiszące modele. Coś pięknego. Tam dalej będzie archeologia, podwodne nurkowanie. I Polska kiedyś była swichlerzem Europy, nie wiem czy wiecie. Bardzo dużo zboża było i to wszystko szło przez Gdańsk, jakbyście chcieli wiedzieć. Była pierwszym eksporterem zboża w Europie, chyba Rzym nad któregoś tam razu uratowała przed głodem. I rywalizacja chyba na Bałtyku. Zdjęcia. Proszę, najfajniejsze jest to, jak ten statek wygląda. Proszę bardzo, i wchodzimy do statku. Matko kochana, jak to wygląda? O, tu na górze rekonstrukcja. Możemy sobie poszukać. Boże, ktoś się przylepił, masz. A to ja w lustrze byłem. No, możemy sobie poszczelać. Tu niziutko jest. Kurde blade. O. I wyszedłem. A tam są lustra, dlatego takie piękne się wydawało. Żuraw gdański. No pięknie. O, jeszcze pokazuję. Tu jest żuraw gdański naprzeciwko. I Motława. Sala poświęcona nawigacji, jak się orientowano w tym, gdzie płynąć. No bo trzeba po prostu
wiedzieć, jak się do tego zabrać. No. O Boże. Matko kochana. Toż to jest szok. Ile tego jest. Naprawdę. Aha. Ze Słońca do Syberii. Mierzenie Polaków do tego. Cały czas coś można zwiedzić. I dążenia niepodległościowe, następna fala. Kwiatkowski. Port pustyni. I jak się rozwijała żegluga. No. A to z jakiego statku? Zaraz sprawdzimy. Samarytaninka. Motorówki. O, i Batory, nasz flagowiec, proszę bardzo. Co poszedł na żyletki? Pierwszy taki. O. Żegluga lądowa. No i następna sala. Nie wiem. Chyba już taka współczesność, praca w stoczni, budowa statków, zniszczenia powojenne. To chyba jest właśnie budowa, proszę bardzo. Makiety. Tutaj marzymy holownik. O. Nic coś nie działa, nie wiem. Ale tak to wygląda. I galeria morska, czyli obrazy. Proszę bardzo, pięknie wyklone. I to jest coś wspaniałego. Czyli ostatnia sala. To bym polecił, żeby to pooglądać. No, zresztą kto lubi obrazy. No i tutaj Muzeum Morskie jest. Budynek pokazuje i warto tutaj odwiedzić to. To jest spichlerz oliwski od razu, bo tutaj jest spichlerze, a tutaj muzeum. Zapraszam. I jeszcze marsz z ORP Bolko. No, brał udział w gaszeniu pożaru na promieniu Kopernik. No, do 2005 roku. Służył. Przed muzeum.